Cześć, witaj, ja jestem Makar Brydewski, bardzo serdecznie na moim kanale. I co, chciałbym was zaprosić do kolejnego odcinka z oceniania gildii. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, napiszcie koniecznie swój nick oraz tag gildii, jaką mam gildię ocenić. No i co, w sumie zapraszam do oglądania. Trzymajcie się, no i cześć, pozdro, żeby wygrać Fogera, pamiętaj o napisaniu nicku. Elo. Lecimy do gildii Majo. Jesteśmy przed gildią Majo, tu jest gildia Majo, także widzimy quoit mają ogarnięty, lecz niestety nie spełniają wymagań na zamki, ponieważ co? Zamku niestety nie mają, ale możemy ich pozdrowić. Bloki emeraldów mi tutaj rzucają, widzicie, faworyzacja na odcinku, także wszystko jest udowodnione, więc sami widzicie, że gracze tutaj dają dużo itemów, także grają sobie, lecz mają ogarnięty kuboid, to można im przyznać, żeby mogli grać na dragonie. Także mogą spokojnie robić bity i kopać całe nocki, oczywiście, prawda? Więc bacona mają i lecimy do gildii Kit, może co? Ocenimy sobie gildię Kit. Kit 200. O, gildia Kit już coś ma. No i gitara. Gildia Kit już coś ma. Jest dużo ładniejsza i to mi się podoba. Gildia Kit. Chyba naprawdę ma już dużo lepszy zamek. Ale ta pierwsza na samym początku była najlepsza, mi się na razie wydaje, do tej pory. Gildia jest całkiem spoko. Widać, że się tutaj starają, designa tutaj mają, więc co? Design tutaj mają, taki właśnie, o taki, o tutaj chcę pozdrawić Diver, ten Figer, także pozdrawiamy go. I co? Tu jeszcze kolega, to ja i Pikachu, także już rzucił we mnie miksturę wysokiego skakania. Tutaj mamy takie coś z góry, więc spoko opcja. Zrobimy sobie na miniaturkę screena, screen walnięty, więc wydaje mi się, że spoko gildia. Może mnie oprowadzą, chodźcie do środka mnie oprowadzić. Wpuśćcie mnie i zobaczymy, jak tutaj wygląda jego kuboi. Lecimy, uwa! Dobra, spadliśmy do kuboida. Tutaj zaś sprawdzimy, jak wygląda. Tutaj sprawdzimy, jak to wygląda, co tutaj mają. Jakie skrzynki. O, o. Byli dwa razy przebijani, piszą, więc w sumie nie ma co się dziwić. A tutaj koleś buduje szybko design, żeby nie było. Więc co? Tepamy się chyba do kolejnej gildii. Co? Tepamy się do kolejnej gildii. O, gildia Ser już coś bardziej ma ogarnięte. Gildia Ser ma taki kuboid, ale to jest kuboid na wbite, nie pod zamek, więc piąteczkę mogę dać za to. Tak średnio bym powiedział, zabezpieczenia są, ale się starają tutaj, widzę, więc nie ma problemu, prawda? Tepamy się do kolejnej gildii. Hop, niech będzie gildia Hop. Gildia Hop niestety nic nie ma, więc SKKF. SKKF 200. Flya bierzemy oczywiście. Niestety SKKF też nie ma, ale popatrzcie, jaką mają ścianę sławy tutaj. Ścianę mają tutaj. Ścianę gildii SKKF. Popatrzcie, ile steelów tutaj zabijali. Mega dużo, widzicie? Tu szósteczkę mogę dać śmiało, ale to nie jest na zamek. My oceniamy zamki i tylko zamki wynagradzamy, pamiętajcie. Więc za zamki dajemy nagrody, czyli swagery. Więc jest to spoko opcja, żeby wybudować sobie zameczek. Także kto nie gra na dragonie, śmiało wbija w tym momencie i zaczyna edycję sobie, prawda? Kto jeszcze nie gra. Lecimy do kolejnej gildii. Także oceniamy CBSP. O, tu już coś mają wybudowane. Wydaje mi się, że to będzie kozacki jakiś zamek. O, tu już mają bardziej wybudowane. Serduszko nawet jest, więc spoko opcja. Serduszko mają, więc jest spoko opcja. Zameczek się jest bardziej postarany i bardziej dokończony. Mi się podoba. Jak na razie to chyba top 2 albo top 1. Jeszcze zobaczymy, zabezpieczenia jakieś mają, bojek, więc w sumie naprawdę spoko opcja.
Sprawdzimy, kto jest dostępny z tej gildii. Sprawdzimy, już sprawdzam info. Info. Są wszyscy dostępni, więc co? Będziemy dawać jakąś rangę, może. Zobaczymy. Dajemy jakąś rangę, widzowie? Mocną siódemeczkę. Oceniamy. O, może ocenimy gildię stopki. Także ocenimy gildię bit. GTP, bit 200. Zobaczymy sobie. Ja sobie flya wezmę. O, gildia bit ma taki zamek. Taki zamek ma. Więc mi się wydaje, że też spoko. Spoko opcja. Taki zameczek. On jest dokończony. Dokończony jest, widać, że się postarali. Tepamy się w sumie do kolejnej gildii. Tej ósemeczkę mogę dać śmiało, na luziku. A nawet dziewiąteczkę może. Dziewiąteczkę można dać. Tepamy się do gildii SPK. GTP SPK 200. Tutaj widocznie też nie mają fly. Tutaj też nie mają jakby pod zamek, też nie gra jak gildia SPK, ale widocznie gra pod kuboid. Tutaj mają kowadło na łeb, jakieś bacona zabezpieczonego, prawda? Tu jakiś Steve'ek biega, także o, pozdrawiamy Steve'a, pozdro Steve'ie. O kurde, jeszcze tutaj się coś dzieje, zaskoczył nas gracz z gildii SPK, także pozdrawiamy go, pozdro. Lecimy do kolejnej gildii stopki. Kolejna gildia stopki to jest TTD, możemy zobaczyć GTP TTD 200. Fly. I co? Tu też mają jakąś ścianę sławy, ale to jest dużo słabsza ściana sławy. Kuboid też mają już trochę chyba przebity, więc próbowali się do nich wbijać. Więc co? Taka opcja, nie? 200. Gildia VAT. Gildia VAT. O, flya sobie weźmiemy. O, gildia VAT. Spoko opcja, spoko opcja. Coś tutaj budują, ale szósteczkę możemy dać za starania, bo jeszcze nie jest niedokończony. Jak dokończycie, chłopaki, tutaj z gildii VAT, więc to możecie się zgłosić, bo widzę, że to jest jeszcze niedokończone, jest w trakcie budowy. To wtedy się zgłoście, ale na razie na swagera to nie jest niestety, ponieważ jest nadal w budowie. Więc napiszemy jeszcze raz, sprawdzimy, jak to wygląda ten kuboid. Tak wygląda, fosa też jest w sumie zrobiona, kuboid jest zrobiony, lecz bacon jest, przebite jest, chyba nie jest przebite, więc gildia jest cała. Więc w sumie... Спокойно.